Dzień dobry, cześć, cześć. Moi drodzy, dzisiaj gra planszowa. Super się bawiliśmy. Dla wszystkich tych, którym nie udało się dotrzeć na nasze spotkanie, mamy teraz ważną informację. Pokażemy Wam i opowiemy krótko zasady gry. Cześć wszystkim, z tej strony Ania. Słuchajcie, przedstawię Wam szybko zasady gry. Słuchajcie, każdy miał stworzyć swój pionek, to jest mój pionek. Mam taki niebieski, bo niebieski to jest mój ulubiony kolor. Słuchajcie, zabawa polega na tym, że rzucamy kostką. W domu możecie sobie stworzyć taką kostkę. Moja kostka ma jedno oczko lub dwa oczka. Specjalnie przygotowana do tej gry. I słuchajcie, rzucamy sobie taką kostką, hop, łapiemy. I wypadła nam na przykład dwójeczka. Przesuwamy nasz pionek o dwa pola. Słuchajcie, lądujemy na polu wyzwanie. To znaczy, że bierzemy sobie pierwszą kartę z pola wyzwanie. Słuchajcie, zobaczymy, jakie pierwsze wyzwanie tu nas czekało. Słuchajcie. Pokrój marchewkę na cieniutkie frytki i weź kawałek przy nas w każdym następnym wyzwaniu zagadce. Słuchajcie. To nas uczy tego, żeby systematycznie dostarczać zdrowych warzywek do naszych posiłków. Słuchajcie, spróbujemy dalej, może wyląduje nam jakaś zagadka. Hop! Znowu mamy na przykład, znowu mamy dwójeczkę, słuchajcie. Robimy hop, hop i czytamy pierwszą zagadkę. Co nas czekało? Latem w ogrodzie wyrósł zielony, zimą w beczce leży ukiszony. Jak myślicie, wiecie, co to jest? Może być korniszon albo kiszony? No, oczywiście, że ogórek, słuchajcie. I takim sposobem przyszliśmy całą grę w materiałach wysłanych Wam na maila. Macie też stworzone takie karty, ale tylko pierwszą stronę, tutaj z literką Z i tutaj z literką W. I w domu możecie sami stworzyć swoje własne wyzwania i zagadki. A tymczasem dziękujemy Wam za udział w dzisiejszej grze i do zobaczenia. Pa, pa! Dziękujemy wszystkim, którzy z nami grali w super planszówkę i tak jak Ania powiedziała, możecie teraz grę wykorzystać i zagrać na przykład z rodzicami albo z rodzeństwem. Możecie też wymyślać swoje własne zagadki i różne ciekawe sportowe wyzwania. Dziękujemy bardzo. Cześć, cześć!